tłumy w poczekalniach, pociągi z opóźnieniem do nawet kilku godzin i chaos. Tak w jednym zdaniu można opisać to, co działo się wczoraj na dworcu głównym w Poznaniu. Powodem dramatycznej sytuacji dla pasażerów była awaria sterowania ruchem, przez to unieruchomione zostały pociągi na kilka godzin. Pasażerowie skarżyli się, że brakuje jakichkolwiek informacji, także w obcych językach. Część podróżnych musiała zmienić swoje plany i zostać w Poznaniu. Tak, już ponad 2 godziny, żadnej informacji. Kompletnie. Kompletnie, tylko że coś się stało i tyle. Bo na przykład mojego pociągu w ogóle nie ma na wyświetlaczu, więc teraz nie wiem. A w której pani powinna odjechać? 19.25. Przypomnę, że jest 20.12. Wiem. Jaki plan na wieczór? Poczekam na kolejny chyba pociąg. To taka osoba tutaj postronna, która tutaj przychodzi, to poza tą kwestią, że jest podejrzanie dużo ludzi, co jeszcze też, gdybym nie wiedział, bym zrzucił na to, że po prostu ludzie masowo jadą nad morze czy do innych lokalizacji turystycznych, to w ogóle bym o tej awarii nie wiedział. Pociąg ma opóźnienie o 2 godziny. Podróżuję do Katowic właśnie na festiwal. Powiem, że ta sytuacja w ogóle nie jest przyjemna, bo my się spóźniliśmy i na nocleg i w ogóle nie wiemy teraz, czy zdążymy na naszego ulubionego tam piosenkarza, nie? Przesuwane są cały czas kolejne 10 minut opóźnienia, więc po prostu czekamy. No do Kołobrzegu chciałyśmy jechać na wieczór panieński, no ale niestety nam się trochę sprawy skomplikowały, więc w sumie teraz spontanem albo Poznań, albo miasto, w sumie jeszcze nie wiemy co. Koleje Wielkopolskie zorganizowały nawet centrum przesiadkowe na dworcu Poznań Wschód. Pasażerów z dworca głównego dowoziły autobusy. Nic nie mam, nic nie wiem, kazano mi się tu podstawić i stoję i czekam. To już nie pierwszy raz, kiedy system sterowania ruchem ulega awarii. Do najpoważniejszej usterki doszło 5 lat temu. PKP powołało nawet specjalny zespół z projektantem instalacji, który miał zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Ostatecznie po wielu zmianach do awarii doszło ponownie. O to, dlaczego tak właściwie się dzieje, pytali posłowie z Wielkopolski. Odpowiedź przesłało Ministerstwo Infrastruktury. Nowe oprogramowanie w zasadzie ustabilizowało system, ale wgrywane przez Thales w ramach fazowania robót inwestycyjnych aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego ponownie spowodowały większe nasilenie powstawania usterek w pracy komputerów lub systemu transmisji. Doszło również do ujawnienia innych nieprawidłowości w implementowanej aplikacji, które miały wpływ na usterki systemu. Zostały one usunięte podczas kolejnej aktualizacji oprogramowania w dniach 4-6 września 2020 roku. Po wczorajszej awarii specjalny zespół znów sprawdzał jej przyczyny. Ruch pociągów wrócił do normy dopiero po kilku godzinach. W najbliższym czasie na dworcu zmienić ma się także numeracja peronów. Emil Górny, Puls Dnia.